Cześć. Przed nami kolejny remont. Przed nami Valtra 6400. Będziemy w niej remontować skrzynię biegów. Mianowicie w skrzyni biegów uszkodzony jest trzeci półbieg. Na trzecim półbiegu załącza go, ale próbuje ruszyć. Czuć lekko, że chce jechać, ale nie jedzie. Zdjąłem już kabinę. Oczywiście sporo było tutaj rozbierania. Sporo tych przewodów, instalacji, hydrauliki jest. Kabinę zdjęliśmy za pomocą ładowarki teleskopowej Merlo. No i kręcimy dalej, rozbieramy. Musimy dobrać się do koszy sprzęgłowych i zobaczyć uszczelnienia, tarczki, jak wyglądają. Jest to Valtra z 2001 roku, 4-cylindrowa turbo. Od niedawna w posiadaniu właścicieli. No i to jej pierwsze usterki u nich. Zabieramy się za rozbieranie. Mam już porozbierane kosze. Już znalazłem usterkę. Widać, że kosz przegrzewał się, paliło olej. Tutaj mam tarczki. Tarczki są spalone. Widać, że tarło już blachę o blachę. Nie ma tarczek. Także do wymiany. I do tarczki, przykładki. Jeszcze raz porozbieram tłok, uszczelniacze tłoka. Wymienimy od razu, żeby to długo pracowało. O, tutaj w ogóle już prawie nie ma godziny. Wszystko spalone. A tutaj cały syf starczyk na ścianach. Jeszcze będę dalej rozbierać. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku.